Witajcie, witajcie widzowie. Dzisiaj przed nami totalna biologia. Czym to jest? Mówią, że koncepcja totalnej biologii jest kontynuacją odkryć doktora Hammera i powstała już 35 lat temu, zgodnie z jego pracą nad organizmami żywymi. Tenże jednak temat jest nieobecny prawie, że w przestrzeni takiej publicznej, tak bardzo popularny. Ja z tym tematem zetknąłem się około 10 lat temu i mieliśmy nawet nagranie na naszych kanałach, ale niestety zainteresowanie takim tematem było, no powiem, nikłe i nie wiem, z czego to wynika. Czy z trudności tego tematu, czy też właśnie z jego przeciwieństwa, z łatwości, że to zbyt łatwe, że tak nie może być. Zatem, czym jest totalna biologia? Chcę dzisiaj porozmawiać z Sonią Ross, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, Soniu. Ja witam Ciebie, Zigi. Dziękuję za zaproszenie i witam Państwa, witam Was wszystkich. Bardzo gorąco, ciepło, bo zimno w Polsce. U mnie też i to jest dla mnie niespodzianka, bo jeszcze powinno być ciepło tak do końca stycznia, właściwie do połowy stycznia. Powinno być około 20 stopni, a dzisiaj w nocy było minus 4, więc... No tak jak u nas, właściwie tak samo. Tak, tak, tak. Oprócz śniegu. Soniu, czym jest zatem ta totalna biologia? Bo to brzmi, wiesz, te dwa słowa brzmią bardzo poważnie i tak totalnie. No bo to jest totalna biologia, bo to jest, no dla mnie, no widzisz, zadałeś mi takie pytanie, które, no tak, masz prawo zadawać mi pytania takie, jakie chcesz, ale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Zwłaszcza, że zaczęłaś od doktora Hammera i słusznie, dlatego że to właśnie doktor Hammer był twórcą praw natury, on je, właściwie nie twórcą, bo on je odkrył, więc nie był wynalazcą, nie był twórcą, a odkrywcą praw natury, no bo to przecież różnica, no tak. Odkrywca, a wynalazca. Więc doktor Hammer miał swoją prywatną, bardzo trudną historię rodzinną, którą jest szeroko opisana w internecie, więc ja nie będę jej przytaczała, chodziło tylko, powiem tylko tyle, że stracił swojego syna, syn miał 17 czy 18 lat, został postrzelony właśnie w tętnicę udową i wykrwawił się. On, próbowano go ratować, przetaczać mu krew, jakieś operacje, ale nie udało się i ten młody człowiek zmarł właśnie w ramionach ojca. I doktor Hammer, ponieważ on był lekarzem, był też takim bardzo światłym człowiekiem, zresztą na wielu filmikach na YouTubie też podkreślałam, opowiadałam jego historię, pokrótce oczywiście, on zaczął zastanawiać się, kiedy 3 miesiące później, po śmierci swojego syna, dostał diagnozę raka jądra i zaczął łączyć te fakty, to emocjonalne przeżycie swoje, tamtą sytuację, która miała miejsce wcześniej, z tym, co wydarzyło się teraz, tą diagnozą, którą otrzymał. Sprawdził również, jak to jest u innych mężczyzn na oddziale męskim, bo był lekarzem, przepytał również kobiety na tym oddziale, które dostały taką samą diagnozę, chodziło oczywiście o raka jajnika, tak? Czyli jak gdyby ten narząd, który jest stricte męski, stricte kobiecy, on przekazuje życie dalej, tak? Bez tego narządu nie ma życia, a zatem utrata kogoś bardzo ważnego w naszym istnieniu, w naszym życiu, strata kogoś tak bolesna, tak dotkliwa, że zapisuje się właśnie w tym narządzie. I właśnie dr Hammer znalazł wtedy to pierwsze powiązanie, pierwszą tą nić łączącą przeżytą emocję z tym, co później wyświetliło się na naszym ciele. No i jego dalsze badania, jego sytuacja związana z tym oczywiście, jak on był deprecjonowany, jak jego słowa były podważane, jak w końcu zabrano mu prawo do wykonywania zawodu, ale o tym może nie ma sensu mówić, bo naprawdę jest sporo na temat Hammera w internecie. Natomiast jego myśl później ponieśli inni lekarze, terapeuci i rozbudowali tę wiedzę i rozbudował ją cały czas, dokładając cegiełka po cegiełce i tworząc pewien system holistyczny, system humanitarny, który ma służyć człowiekowi myślącemu. Podoba mi się sformułowanie, które używa Roberto Barnali,
I właśnie tutaj nawiążę do biologiki, a mówiłeś mi wcześniej, że o biologice nie słyszałeś. Tak, że o ile to jest dla mnie healing, zupełnie tak, nowy termin. Tak, o ile recall healing, czyli uzdrowienie przez świadomość, czy totalna biologia, czy medycyna germańska, to jakoś było ci w miarę bliskie czy jasne, natomiast biologika usłyszałeś pierwszy raz. I bardzo dobrze, bo będę mogła ja kilka słów na ten temat powiedzieć, dlatego że Robert Barnaby właśnie, który stworzył biologikę, uczył się od doktora Hammera, ponieważ on sam przeżył bardzo ciężką sytuację zdrowotną i z tej sytuacji zdrowotnej wyszedł bez szwanku, właśnie korzystając tylko i wyłącznie z tak zwanej medycyny przewidywalnej doktora Hammera. Ale zanim o tym powiem, to kilka słów jeszcze tylko chciałam wrócić do tego wątku nowej medycyny germańskiej, bo właśnie często są tutaj pewne przekłamania, ludzie nie wiedzą, co to jest ta nowa medycyna germańska, co to jest recall healing, co to jest totalna biologia, prawda? No nie wiem, czy ty na przykład to wiesz, czy też wyjaśnić. No nie, chciałbym wiedzieć, chciałbym wiedzieć i pewnie nasi widzowie też, bo wiem, że prawdopodobnie jest też wiele nieporozumień, a mamy wiele określeń chyba na to samo zjawisko, czy na ten sam przedmiot. Tak jest, więc jak gdyby ta pierwsza dziedzina wiedzy, czyli te odkrycia doktora Hammera, ponieważ on był Niemcem, to dlatego nazwano to nową medycyną germańską. Natomiast później powstała totalna biologia organizmów żywych i jej autorem jest dr Claude Sabat, Francuz, lekarz, onkolog, który był bezpośrednim nauczycielem doktora Gilberta Renault, biologa, od którego ja się uczyłam. Niezwykły, fascynujący terapeuta z Kanady, który bardzo szeroki umysł, wielka intuicja. Jestem mu ogromnie wdzięczna. Co to znaczy, że ty się uczyłaś od niego? Co to znaczy? To znaczy, że no właśnie widzisz, zanim poznałam Gilberta Renault, to ponieważ mam też wykształcenie medyczne, z którego zrezygnowałam, ale to wykształcenie mi zostało jako taka moja miłość do medycyny, ale nie tej medycyny, której się uczyłam, bo tamta medycyna była dla mnie nielogiczna, tamta medycyna była dla mnie niespójna. Dlatego ja zostawiłam tamten wątek i poszłam na studia dziennikarskie, żeby realizować się w pisaniu, bo pisanie to też moja wielka miłość. Natomiast pisałam właśnie o medycynie, pisałam o psychologii, pisałam takie teksty z dziedziny właśnie pośredniej, gdzieś z, no tak można by nawet powiedzieć, z ezoteryki, duchowości, bliskie pogłębianie duchowości. Pogłębianie tego, co czułam, że, no, że chcę pogłębić, o czym chcę pisać. No nie chciałam pisać o polityce, ani o rzeczach, które dzieją się tutaj w tym mainstreamie, to mnie nigdy nie interesowało. Chociaż miałam tam jakieś epizody, wiadomo, mamy różne procesy w życiu, pracowałam w różnych miejscach, ale nie o tym. Po prostu pisałam bardzo dużo właśnie tekstów związanych z psychologią, z medycyną, pogłębiałam tą tematykę i kiedy poznałam doktora Gilberta Renault, właśnie miałam napisać tekst, miałam właśnie zrobić z nim wywiad, porozmawiać, żeby tą wiedzę upowszechnić. To było tutaj poznanie, w Polsce. Przepraszam cię, to było poznanie osobiste? Tak, spotkaliśmy się w kawiarni w Warszawie i wyobraź sobie, to była taka historia, że ja w tym dniu bardzo się spieszyłam, robiłam dzieciom kanapki, no bo moje dzieci wtedy jeszcze były małe, no to już było ładnych parę lat temu, więc miałam ten wywiad i spieszyłam się i wyobraź sobie, kroiłam im pomidora na kanapkę, skaleczyłam się nożem. O. W mały palec. Zawinęłam szybko ten palec i pojechałam na ten wywiad. Przychodzę, wchodzę do tej restauracji, idę do tego stolika, gdzie siedził Gilbert, ktoś tam jeszcze siedział, kilka osób. I Gilbert pierwsze słowa, jakie pyta, no przywitaliśmy się, on pyta mnie, a co to za tajemnica rodzinna się wydała teraz? O czym się dowiedziałaś? I ja patrzę na niego, myślę sobie, co za dziwny człowiek, dlaczego on mi pytał tajemnicę rodzinną? I on mówi, wiesz, ten mały palec, który się zacięłaś, to jest palec w symbolice, palec tajemnicy rodzinnej, sekretów rodzinnych, ale też palec powiązany ze słuchem, a za tym, co usłyszałaś. Bo to jest jedyny palec, który możemy sobie włożyć do ucha, tak? Jedyny, który się tam mieści. Więc jakby symbolicznie jest powiązany ze słuchaniem. I wtedy pomyślałam sobie, kurczę, coś w tym jest. Bo ja faktycznie się wtedy czegoś dowiedziałam. Faktycznie olśniło mnie, myślę sobie, Boże, to jest niesamowite. Jak to jest możliwe? To tak jak dzisiaj widzisz, kiedy mam już tę wiedzę biologiczną, taką bardzo w sobie ugruntowaną,
bo już duże doświadczenie terapeutyczne, to dzisiaj patrząc na kogoś mogę mu powiedzieć coś, on powie, wow, ty jesteś jasnowidzem. Ja dobywam, no tak. Bywam, mam takie olśnienia, ale nie jestem, tak jak każdy z nas ma olśnienia, natomiast znam biologię i znam mowę ciała i dlatego łatwo mi, może nie łatwo, wiesz, to też bym nie chciała tak generalizować, że zawsze i zawsze jest to takie łatwe, bo do tego trzeba dużo pokory i takiego dystansu i tak jak na początku, wiesz, może nie chciałabym mieszać tych wątków, tylko skończę właśnie ten wątek z Gilbertem, żeby to zamknąć i to było nasze właśnie takie pierwsze spotkanie, kiedy on mnie tak, no nie bym zbliżył do siebie, no, ujął w sensie, cię, ujął jak, cię. Tak, ujął, tak, zabrakło mi słowa, tak, ujął mnie po prostu swoim urokiem osobistym, ale też wiedzą i taką dużą intuicją i przenikliwością. Mhm. I wtedy pomyślałam, coś w tym jest, to jest niezwykłe, chciałabym to poznać głębiej, aczkolwiek nie było to od razu takie wow, że ja już na drugi dzień zaczęłam studiować te książki. I później, chwilę później właściwie, poznałam Roberto Barnagiego, który stworzył cały system wiedzy właśnie w oparciu o nową germańską medycynę, bo on się uczył od doktora Hamera, pojechał do niego do Norwegii i tam się u niego uczył. I właśnie na tym spotkaniu z Roberto Barnagim to była taka druga odnoga, jak gdyby, drugi taki filar tej wiedzy biologicznej, która o tyle do mnie tak głęboko przemówiła, że ona jest nieprawdopodobnie logiczna. Ja lubię logikę, ale lubię też nielogikę. Lubię to łączyć. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, łączymy w sobie przeciwieństwa, tak? To jest ta boskość w nas, więc... no to były takie niezwykłe spotkania, które mnie bardzo zainspirowały do pogłębiania tej wiedzy i takiej decyzji. Tak, to jest to, co chcę robić. Na to czekałam, tego szukałam. I od tej pory skończyłam wszystkie możliwe kursy, skończyłam kurs dla terapeutów Record Healing, zdałam egzamin, jestem facylitatorką tej dziedziny, no i konsultantką biologiki właśnie, bo tę wiedzę bardzo lubię, wykorzystuję, łączę to po prostu wszystko. Soniu, czy można by zatem powiedzieć, że biologika, ale i totalna biologia to jest spojrzenie na choroby jako na skutek naszych doznań psychicznych, traum? Tak. Tak, i one są tylko wynikiem tego naszego psychicznego życia? Nie tylko. One są wynikiem pamięci komórkowej, pamięci tego, co przeżyli nasi przodkowie, co wydarzyło się naszym rodzicom, co wydarzyło się babci, dziadkowi, pradziadkom. Mhm. Ale nie od tego zaczynamy. Wielu ludzi spłaszcza to, mówiąc na przykład, nie daj sobie wmówić, że masz na szyi tutaj wyprysk, dlatego że twój pradziadek cierpiał. Na przykład, no tak mówię, wiesz, bo to jest zupełnie nie o to chodzi. Zaczynamy zawsze od tego naszego pacjenta, klienta, czyli zaczynamy od samych siebie. I dopiero kiedy nie znajdujemy powodu, dla którego jest jakaś zmiana, dla którego coś się wydarza, my tego nie przeżyliśmy, to szukamy głębiej. Szukamy w rodzie, szukamy w drzewie genealogicznym. Czasem tych informacji wcale nie ma dużo. Na przykład rodzice nie żyją, babcia nie żyje, dziadkowie. Mhm. Nie ma skąd się tego dowiedzieć. Ale są informacje w ciele i możemy dowiedzieć się tego z naszego ciała. Możemy się dowiedzieć tego ze skrawków, zdjęć, historii zasłyszanych, sposobu mówienia, przekonań, jakie były w rodzinie. Ale trzeba to umieć zebrać. Trzeba złożyć tą mozaikę i trzeba umieć wyciągnąć wnioski. Wiesz co? Syntetyzować to. To mi przypomina pracę śledczego. Tak jest. I właśnie tak jest. Gilbert za każdym razem, kiedy na naszych superwizjach mówił, to zawsze mówi do nas, pracuj dalej, Sherlocku Holmesie. I to jest właśnie ten taki tak. Biologiczny detektyw, szukanie tego. A wiesz, widzisz, bo to jest coś takiego, że to jest też zawód, który chciałam kiedyś uprawić. Też chciałam być detektywem. Popatrz, jak ci się to pięknie połączyło to. Wszystko się udało, zobacz. I ta moja medycyna, taka trochę niedokończona, nie wyeksplorowana tak jak chciałam. I bycie detektywem. A powiedz jeszcze, że piszesz książki. Tak, no ale to w tej chwili piszę i piszę i piszę, ale to tak trochę, wierzę to z książką. Trzeba mieć trochę przestrzeni w głowie, żeby... Wcześniej pisałam takie wywiady, jakieś rozmowy z różnymi gwiazdami, tak? Dziś bym już tego nie robiła. Trochę się przefokusowałam. Na razie nie chcę mówić o tych książkach, bo to tak trochę
wiesz, no poczekam jeszcze troszkę, aż będzie ona w pełni gotowa, wtedy o niej coś może. To jeśli mi obiecasz, to ja bardzo chętnie wtedy się z tobą spotkam i powiesz mi o nich. Ale, jasne, ale wróćmy do tej totalnej biologii, bo chyba to już dzisiaj rozumiemy, że tak naprawdę nasze choroby zaczynają się w naszej głowie. Często. Mogą być również w uzależnieniach pokoleniowych, ale to też jakby tkwi w naszej pamięci komórkowej. Zatem jak ty to rozpoznajesz? Dochodzisz tą drogą śledczego do tych wszystkich informacji i co potem? Co się dzieje z tym? No przede wszystkim jest to uzdrawianie przez świadomość, a zatem uzdrawianie przez uświadomienie. Samo uświadomienie już sobie pewnego konfliktu, który nosiliśmy w sobie i który przełożył się na ciało, bo tylko takie konflikty przekładają się na ciało, te, których nie jesteśmy świadomi. Jeżeli jesteśmy czegoś świadomi, jeżeli potrafimy to nazwać, przede wszystkim dostrzec, nazwać, zauważyć, jak gdyby rozpracować, rozświetlić właśnie w świetle świadomości, czasem wypłakać, czasem wykrzyczeć, no zrobić różne rzeczy. Ktoś może to wypływać, tak, transowo w wodzie, znam kogoś takiego, ktoś może to wybiegać, walić w poduszkę, jakby, ale najważniejsze jest, żeby znaleźć to źródło, żeby znaleźć ten początek, ten kłębek wełny, ten początek kłębka wełny. Ta nitka. I ta nitka, tak, właśnie, ten pierwszy kawałeczek. I dlatego są pewne narzędzia, którymi się posługuję, takie narzędzia, które są charakterystyczne dla Record Healing, czyli na przykład tworzenie cyklu autonomiczności, czy cyklu tożsamości, czy na przykład drzewo genealogiczne, czy rodowy kwadrat. Jakby to są takie, nie chciałabym teraz o tym mówić, bo to trochę może być skomplikowane, ale przede wszystkim ciało mi mówi, ciało. Więc jeżeli... Dla mnie, bo nie wszyscy terapeuci biologiczni znają biologikę i pracują z nią. Większość tak, natomiast ja się mocno opieram na tym, dlatego że jest w tym nieprawdopodobna logika. Logika i też znajomość naszej biologii i znajomość budowy naszego ciała. Bo wszystkie nasze narządy zbudowane są z czterech tkanek, tylko z czterech tkanek. I wiedząc, który narząd, który organ zbudowany jest z konkretnej tkanki, a jeśli wiesz, że te tkanki reagują w taki sposób w fazie aktywności konfliktowej i zachowują się tak i tak w fazie po rozwiązaniu konfliktu, to jeżeli ktoś przychodzi do mnie z konkretną diagnozą, no bo ja diagnoz nie stawiam, tak? Natomiast mogę mniej więcej, znaczy nawet nie mniej więcej, właściwie nieprawidłowo użyłam tutaj tego słowa, czy chodziło mi o to, że ja nie mam oficjalnego pozwolenia postawienia takiej diagnozy. Natomiast bardzo dużo już widzę z różnych takich elementów, które ktoś mi mówi, na przykład, no nie wiem, dzisiaj pracowałam z takim mężczyzną, który ma problemy z hemoroidami. I nie wie dlaczego. Hemoroidy to jest konflikt tożsamości, konflikt zaznaczenia miejsca, konflikt decyzyjności również. Czyli jakby podjąć taką czy taką decyzję. On tak jest jedną nogą właśnie w Stanach, jedną nogą w Polsce. Nigdzie nie może zagrzać miejsca. Czuje, że jak przyjeżdża tutaj, to chciałby być tam. Jak przyjeżdża tam, to tęskni za Polską. Tutaj nie ma swojego miejsca. I jego jakby ten właśnie ta część, a w tym przypadku jest to odbytnica, tak, bo to jest ta część naszego ciała, którą my usadzamy na określonym miejscu. Tak jak się mówi, wiesz, gdzie mam posadzić swój tyłek? No tak, no trochę tak. Rozumiesz, o co chodzi. Gdzie jest moje miejsce w życiu? Gdzie jest moja przynależność? Tak, czuję i to. On ciągle z tym właśnie miał problem. I on dzisiaj zrobił takie wielkie, aha, bo to dlatego. A no właśnie. I ten jego ciągły konflikt z zatokami. Zobacz, jak dużo dzisiaj ludzi ma problemy z zatokami, z węchem. Bardzo dużo. Prawda? Słuchaj, to wydaje się tutaj u mnie też, wydaje się epidemią. Chore zatoki. Chore zatoki, ale zatoki symbolicznie mówią nam o takim konflikcie kierunku w życiu. Kierunku w życiu, na przykład ptaki, wyborów? Które kierują się, słucham, wyborów, ale też kierunku, gdzie ja mam, co ja mam zrobić, gdzie ja mam iść, gdzie ja mam mieszkać. Jaką decyzję podjąć. Zobacz, ile ostatnio ludzi przez te ostatnie dwa, już prawie trzy lata musiało podejmować takich nieprawdopodobnie trudnych decyzji. Tak. Bardzo trudnych decyzji, które zaważyły o ich, kosmicznym losie. Nie boję się powiedzieć tego słowa.
mogłyby zaważyć i też być może zaważyły. Ale chodzi o to, że jakby patrząc na to biologicznie, no to zatoki, one od środka, te zatoki, tak jak i cały nasz nos, cała tutaj jama nosowo-gardłowa, ona jest w środku, tak jak wszystkie nasze narządy, pokryta nabłonkiem płaskim. Ten nabłonek płaski, jako tkanka ektodermalna, ona reaguje na konflikty separacji, rozdzielenia, zdystansowania. Czyli jak gdyby, mówiąc tak najzwyczajniej, od czego ty się chcesz oddzielić? Co ci nie pasuje w twoim życiu? Co ci śmierdzi? Bo zobacz, w nosie właśnie zapisują się takie archaiczne konflikty związane ze smrodem, tak? Ze smrodem, no takim smrodem no, szeroko pojętym. Bo to nie musi być konkretna sprawa, że coś nam śmierdzi, jakaś, nie wiem, coś się zepsuło i jest w lodówce, trzeba wyrzucić. Ale to może być ten smród w cudzysłowiu. Tak, to jest najczęściej tak. Coś mi tu śmierdzi, mówimy, tak. Tak, coś mi tu śmierdzi, albo czuję kłopoty, albo węszę jakiś tutaj problem, albo ten człowiek mi się nie podoba. To jest tak zwany konflikt przeczucia, czyli jakby, wiesz, czujemy dym, a nie widzimy jeszcze ognia. Czyli coś tu niedobrze pachnie. Pierwsze oznaki tego, nie? Tak. I teraz, kiedy my już to czujemy, to, ale potem się sytuacja nagle rozwiązuje, albo okazuje się, że a, no tak było, jak ja myślałam, no to wtedy wchodzimy w fazę po rozwiązaniu konfliktu i mamy wtedy na przykład katar, ciągniemy, bolą nas zatoki, pojawia się ból i tak dalej. Ale to już jest faza po rozwiązaniu konfliktu, czyli faza wagotoniczna. Dlatego dobrze jest i trzeba, znaczy niczego nie trzeba, ale dobrze by było, abyśmy jednak wiedzieli, umieli interpretować zmiany, jakie pojawiają się w naszym ciele, aby się nie bać. Bo o co tutaj chodzi, tak? O to, żeby nie generować w sobie strachu, żeby to rozumieć. Powiem ci, że gdybym ja nie rozumiała procesów biologicznych, to może byśmy już dzisiaj tutaj nie rozmawiali, bo mając tę wiedzę taką tradycyjną, medyczną, mogłabym się poddać pewnym już zabiegom. No nie wiem, cała ta machina szpitalna mogłaby mnie wciągnąć. Cały ten lęk mógłby uruchamiać kolejne i kolejne konflikty. Nie wiem, jakby się to skończyło. A tak wiedziałam skąd, wiedziałam dlaczego, wiedziałam kiedy się skończy, rozumiałam to. Jak gdyby nie przestraszyłam się tego, nie przeraziło mnie to. I tego właśnie uczę na swoich warsztatach. To właśnie tłumaczę. Co trzeba wiedzieć, jak my możemy poznać swoje ciało, jak my możemy poznać budowę naszych tkanek, to nie jest takie trudne, to jest, zobacz, mamy tylko cztery tkanki, tak? Mamy cztery tkanki, one różnie reagują w fazie aktywności konfliktowej i w fazie po rozwiązaniu konfliktu, czyli co to jest ta aktywność konfliktowa? To może powiem, bo ja nie może wiem, zacznijmy też, czy ty tak, wiesz, może tak? Zacznijmy od tego, tak. No właśnie. Może zacznę od tego, że każda choroba, znaczy choroba to jest to słowo, które my sobie wymyśliliśmy na zmianę, tak, biologiczną, dla natury nie ma choroby, jest to program przystosowawczy. To jest jakby rozwiązywanie konfliktu jakiegoś, choroba. Tak, to jest szukanie rozwiązania konfliktu, kiedy my jesteśmy w jakimś stresie, czyli przeżywamy jakąś sytuację stresową, nie umiemy znaleźć rozwiązania i wówczas nawet nie wiemy czasem, że cierpimy, bardzo długo jesteśmy w tym cierpieniu. I wówczas mózg biologiczny, który on zarządza naszym istnieniem, on dba o to, żebyśmy przeżyli jak najdłużej i on wtedy jest zobowiązany poszukać rozwiązania, ale w tych programach zapisanych w nas, tych dostępnych, wiesz, tych archaicznych, starych programach, które pozwoliły nam przetrwać jako ludzkość, tak do tej pory. Przecież istniejemy. Czyli on je odnajduje i uruchamia? On odnajduje, uruchamia najbardziej kompatybilny program z tym, który pasuje do danej sytuacji stresowej. Kiedy my nie działamy sami, czyli jakby, a cierpimy, bo tak, kiedy nie cierpimy, no to nic się nie dzieje. Ale jeżeli cierpisz i nie znajdujesz rozwiązania i trwa to zbyt długo, czyli jakby przekraczasz ten poziom alarmowy, no to wówczas mózg musi włączyć któryś z tych pasujących programów, żeby nas uchronić przed śmiercią, żeby nas obronić, żeby, no to tak właśnie jakbyś ty był cały czas w jakimś stresie i nie możesz być w tym stresie przez taki długi czas, no bo możesz umrzeć z dwóch powodów. Albo jest to takie przepalenie bezpiecznika w głowie, albo jest to śmierć z nieuwagi. Jedziesz samochodem, a cały czas masz głowę zajętą tym stresem, tak? Czyli mózg mówi, no dobra, to ja muszę go uwolnić od tego stresu. I wtedy ten stres przykłada do konkretnego organu, a do jakiego organu? Do takiego, z którym ta emocja, czyli ta treść emocjonalna, którą my przeżywamy,
jest kompatybilna. Tak jak jest z tymi zatokami na przykład. Tak jest. Więc wszystko jest takie symboliczne. Na przykład wątroba. Wątroba to jest to miejsce, gdzie jak gdyby przetwarzają się nasze konflikty egzystencji, konflikty braku. Często jest to po prostu brak pożywienia. Kiedyś tak było, ale dzisiaj to może być brak pracy, no bo jak nie masz pracy, nie kupisz jedzenia, nie zapłacisz kredytu. Ale wątroba to jest też konflikt szacunku, braku szacunku. I teraz wyobraź sobie, że kilka dni temu pracowałam z panią, która jak gdyby ma problemy z wątrobą. Ona nie ma problemów finansowych, jest bardzo dobrze sytuowana, tutaj jak gdyby nic nie pasuje. Ale idziemy dalej, w głąb i kocham ten teatr, kiedy się otwierają następne kurtyny i następne i się okazuje, że zobacz, wydawało się, że tu nic nie pasuje, ale kiedy kończymy sesję, nagle pasuje wszystko. I wyobraź sobie, że ona, dzisiaj pani 50-paroletnia, ciągle tęskni i ciągle ma poczucie braku miłości rodziców. O. Bo rodzice jej, kto by pomyślał, tak? Tak. Dorosła kobieta, która ma swoje dorosłe dzieci, a ciągle jednak ci rodzice nie okazują jej tyle miłości, co jej rodzeństwo. Nie zauważają jej, jakby pomijają ją. Mimo, że ona bardzo dużo osiągnęła. I każdy z nas chyba ma takie aspekty w sobie i jeśli ich nie przepracuje, no to będą dla niego problemami. Tak, więc właśnie to jest kwestia tego zauważenia, takiego wniknięcia troszkę głębiej pod podszewkę, ale właśnie potrzebna jest tak, po pierwsze ta wiedza taka stricte biologiczna, czyli wiedza dotycząca listków zarodkowych, z których listków zbudowana jest z którego fragmentu listka zarodkowego zbudowana jest konkretna tkanka i jak ona reaguje. Ja zaczęłam właśnie mówić o tym, że wiesz, że każda choroba się dzieli na dwie fazy, chyba nie skończyłam tego wątku, tak? Czyli ta faza aktywności konfliktowej to jest ta faza, kiedy my nie mamy żadnych objawów na ciele. My cierpimy wtedy, czyli wszystko jest na poziomie psychiki, wszystko jest na poziomie naszych emocji. I dopiero później, kiedy my tą sprawę rozwiążemy w taki lub w inny sposób, ona się sama rozwiąże, bo czasem jest tak, że mieszkamy z jakimś oprawcą w jednym domu, w jednym mieszkaniu i w końcu on się albo wyprowadza, albo umiera, tak? I wtedy jakby problem sam się rozwiązuje. No więc to są różne sposoby rozwiązywania naszych konfliktów. Ale wtedy, kiedy my to rozwiążemy, to przechodzimy do drugiej fazy, do fazy, która nazywana jest w medycynie wagotonią, i wówczas dopiero widać, że my jesteśmy chorzy, tak? Czyli pojawia się gorączka, źle się czujemy, jesteśmy osłabieni, mamy bóle albo jakieś obrzęki. Wtedy właśnie bardzo często mamy albo wymioty. A to dlatego, że te emocje zostały zapisane i one tam są, prawda? Tak, i teraz muszą się w jakiś sposób rozłożyć. Czyli jakby jest tutaj ta logika histologiczna, można powiedzieć, czyli te dwie pierwsze tkanki najstarsze, z których jesteśmy zbudowani, czyli tkanka endodermalna i tkanka typu stara mezoderma, one reagują przyrostem tkanki w tej fazie aktywności. Czyli wiesz co, no może jakiś przykład podam, tak? Okay, czyli okay. Zobacz, tarczyca, na przykład tarczyca, bo tarczyca zbudowana jest z dwóch rodzajów tkanek, tam jest tkanka endodermalna i tkanka ektodermalna, ale skupmy się na razie na tej endodermie, tak? Czyli tarczyca endodermalna, przyrost tkanki, czyli tworzy się guzek na tarczycy. Dlaczego? Dlatego, że tarczyca symbolizuje czas, bo tarczyca wydziela taki hormon zwany tyroksyną. Tyroksyna pozwala, byśmy byli szybcy, żebyśmy coś szybko zrobili. Czyli na przykład, jeżeli przeżywamy na poziomie psychiki jakiś dylemat taki, że ja jestem za wolna, w sensie, że nie mogę zdążyć z niczym. Zobacz, ile dzisiaj ludzi ma problemy z tarczycą. Tak. Właśnie dlatego, że bardzo wszystko przyspieszyło, że trzeba przetwarzać mnóstwo informacji w znacznie krótszym czasie, ale też zdążyć, dojechać, odebrać dzieci, gotować obiad, nie wiem, zrobić projekt. Tak, mamy tego mnóstwo. Tak. I zobacz, i właśnie ta tarczyca, chcąc pomóc nam, czyli jeżeli my myślimy, Boże, jestem za wolna, nie dam rady, a potrzebuję tego życiowego kęsa, bo z tą tkanką powiązany jest tak zwany podstawowy życiowy kęs egzystencji. Czyli co mi daje praca? Pieniądze, czyli będę szybka, zrobię więcej, zrobię 5 projektów, a nie jeden, to zarobię więcej, tak? I wtedy tworzy się guzek na tarczycy, który wytwarza więcej tyroksyny, który ma nas a tyroksyna ma nas przyspieszyć. Więc to jest pomoc ze strony naszego biologicznego mózgu, jeżeli my widzimy, że jeżeli mózg widzi, że my nic z tym nie robimy, tak, że cierpimy. Bo właśnie jak nie ma cierpienia, to nie ma też zmiany na ciele. Tak,
ale jeżeli cierpimy i z tym nic nie robimy, no to mózg, on nie może tak sobie bezczynnie siedzieć. No tak. Tylko ma za zadanie uruchomić najbardziej kompatybilny program, który jest wpisany akurat w tę konkretną treść emocjonalną. I teraz mówiłam o tych tkankach, tak? Czyli tkanka endodermalna, czyli podstawowa, egzystencja, przetrwanie, przeżycie. Potem jest druga tkanka, czyli stara mezoderma. To jest między innymi skóra właściwa, czyli nasza ochrona, ochrona naszych największych organów. Czyli jak przeżywamy na przykład taki konflikt związany, muszę ochronić samego siebie. Mhm. Wiesz, ostatnio właśnie na moim fanpage'u napisałam takiego posta. Bardzo dużo ludzi też napisało do mnie prywatnie, że to niesamowite, bo też bardzo im się to spaja. Post nosi tytuł Oczerniony, czyli o mężczyźnie, który miał diagnozę czerniaka. Bo czerniak, źródło czerniaka jest właśnie w skórze właściwej, a skóra właściwa to jest ochrona, ochrona samego siebie. Taka ochrona siebie przed jakąś dezintegracją, to może być ochrona przed atakiem, ale również przed atakiem słownym. To nie musi być przecież atak fizyczny. A natomiast czerniak pojawia się wtedy, kiedy czujemy się z jakiegoś powodu oczernieni, oszpeceni, zniesławieni, wyszydzeni. I ten mężczyzna został posądzony o kradzież drewna w swojej wsi, w swojej miejscowości. Tak, no, skracam tą historię, bardzo to przeżył. I jak gdyby efektem tego było pojawienie się czerniaka. Czyli jak gdyby, no, co może zrobić mózg, żeby ochronić nas przed jakimiś spojrzeniami, przed jakimś atakiem? No, pogrubić tkankę. Może nam zwiększyć tą ilość tej tkanki. Bo on nic więcej nie może zrobić. Tak? Ja nie wiem, czy ja to jasno mówię. Tak, czy to, tak, tak, czy to ja rozumiem. Próbuję podążać za tobą, a od razu mi się pojawiają obrazy, których by odwrotnym skutkiem było wyleczenie, bo tak mi się wydaje, że ty idziesz po tej ścieżce, odnajdujesz to wszystko, ale wyleczenie powinno chyba polegać na tym, żeby pójść tą ścieżką z powrotem. Żeby... No tak, no dlatego właśnie to jest ten początek kłębka wełny. To jest dotarcie do pierwotnego konfliktu, który uchodził. Ale ja chyba za bardzo wybiegłem, przepraszam cię, bo chyba za bardzo do przodu wybiegłem. A, nie, no nie? Pytaj po prostu tak, jak czujesz. Wiesz, dobrze, ja bardzo lubię takie pytania, no nazwałabym je amatorskimi, nie dlatego, że ty jesteś amatorem, tylko że jakby tej dziedziny nie znasz. Więc właśnie dobrze, że ktoś pyta mnie w taki sposób. No bo tak jest. Bo dla mnie to wszystko jest takie jasne, że mi się wydaje, no wiadomo, tak? Ale przecież to nie jest wiadomo. Nie dla każdego wiadomo. To jest młoda dziedzina wiedzy, mimo że ona ma ponad 50 lat. Nie tak jak powiedziałaś na początku, 30, bo Hammer to było w latach 80., w których on tą wiedzę po raz pierwszy przedstawiał. No więc to już chyba 50, coś takiego, nie? No tak, 40 tak, parę? Tak. 40 to już parę. Chwila jest. Także poczekaj, bo zgubiłam teraz chwilę wątek. Mówiliśmy o tym, żeby właśnie najpierw odkryć, tak? Powód. Najpierw odkryć, dlaczego ja to mam. Tak. Więc widzisz, zobacz, według mnie ludzie za rzadko zadają sobie pytanie dlaczego. Na przykład, ma pan raka krtani. Aha, panie doktorze, rozumiem. Ale, no ale dlaczego ja mam tego raka krtani? Gdzie jest ta zmiana? Ale chyba ludzie takich pytań sobie nie stawiają, prawda? No właśnie o to chodzi. Bardzo że rzadko. Chciałabym zachęcić, jeśli mogłabym w ogóle tutaj w taki sposób zasugerować, żeby zachęcić, zapytać, żebyśmy zadawali pytanie dlaczego. W ogóle to pytanie dlaczego tak? Dlaczego, skąd to się wzięło? Dlaczego ja zachorowałam? No już, że używamy tej nomenklatury takiej, choroba. Dlaczego zachorowałam i dlaczego akurat w tym momencie mojego życia i dlaczego akurat na to? Tak? Czyli coś, co się wydarzyło w moim życiu wcześniej, że teraz pojawia się taka zmiana. Bo przeważnie jest tak, że najpierw wszystko jest na poziomie mentalu, to tak jak każdy przedmiot, który nie, tutaj nawet jest, to najpierw był w głowie czyjejś, tak? Czyli był w jakiejś koncepcji, był w jakiejś idei, tak, marzeniu. Informacją, został później, tak. Był wyprodukowany i teraz jest jako taka gęsta materia, możemy tego dotknąć, usiąść na tym i tak dalej. No i tak samo z chorobą jest, że najpierw ona jest w tym oprogramowaniu mentalnym, czyli tym psychicznym i dopiero później przekłada się na ciało po jakimś określonym czasie. Czeka na realizację. Tak, muszą być też spełnione konkretne warunki, aby to się stało. I tych warunków jest Ale pięć. Ale wiesz co, zapytam cię, czy taki człowiek jak ja, taki człowiek amator, potrafi sobie zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć, czy trzeba odpowiedzi szukać gdzieś indziej? Czy zadać sobie pytanie, jakie konkretne, co mi jest? Co jest przyczyną tej choroby na przykład i co dalej? Czy ja potrafię sobie odpowiedzieć na to? Gdzie tego poszukać, tej odpowiedzi? Wiesz, no już sam fakt, że już zatrzymasz się
i zaczniesz się zastanawiać, skąd to się u mnie wzięło, jaki jest powód tego. I widzisz, może tu jest dobry moment, żebym mogła opowiedzieć krótko historię Roberto Barnajego. Bo przecież on nie był lekarzem, on był inżynierem, informatykiem i pracował wtedy w kolejnictwie węgierskim. Kiedy stwierdzono u niego nowotwór jelita grubego. I on wtedy poszedł do lekarza, do jakiegoś znanego specjalisty. Ten lekarz mu powiedział, że on nie przeżyje, jeżeli nie weźmie chemii, nie weźmie tego, tamtego, czy się nie podda jakimś tam innym jeszcze kuracjom. On tego nie chciał zrobić, bo to było, no po pierwsze ten lekarz był, potraktował go bardzo obcesowo, bardzo niegrzecznie. Zresztą Roberto mówił mi to osobiście, bo też przecież byłam u niego na warsztatach wielokrotnie, znamy się. I on wtedy pomyślał sobie, no dobrze, no ale jaki jest powód tego? Skąd to się u mnie wzięło? Wiesz, umysł ścisły, inżynier, zadawać informatyk, pytania. Logistyk, tak. Więc skąd to się wzięło? No i wówczas w ręce wpadły mu prace doktora Hammera, no a ponieważ on właśnie znał dobrze niemiecki, to wyczytał tam, że konfliktem związanym z jelitem grubym jest konflikt tak zwanego oszustwa, jakiegoś niemoralnego oszustwa, jakiejś sytuacji brudnej, takiej w naszych oczach, że ktoś postąpił wobec nas coś taki nieczystego, brudny, nieetycznego. Tak, taki haniebny sposób. No i faktycznie w jego życiu miało coś takiego miejsca, on pomógł koledze znaleźć pracę, potem ten kolega podbierał mu kontrakty, on z tego powodu zaczął mniej zarabiać. Czyli jak gdyby, kiedy on to odkrył, no mógł różnie zareagować, tak? Bo przecież mogła być różna interpretacja. Ale poczuł, że to było po prostu brudne ze strony tego kolegi, przyjaciela, z tego człowieka i jego ciało zapisało to akurat w tamtym miejscu, właśnie w jelicie grubym. Czyli często właśnie z mojej praktyki, tak jeszcze to zrobię taką gwiazdkę tutaj i zaraz do tego wrócę, z mojej praktyki często wynika, że są to oszustwa związane ze wspólnikami, z ludźmi, którym ufaliśmy. No bo trudno, żebyśmy mieli pretensje, że oszukał nas jakiś przygodnie spotkany ktoś tam. No, nie znamy go, tak? No, jakiś oszust, jakiś złodziejaszek. Ale jeśli to nie jest tak traumatyczne, bliski, chcesz powiedzieć, jak to w bliskich związkach. Jeżeli on mu załatwił pracę, no, pozwolił mu, nie wiem, przeżyć, a ten zabiera mu te kontrakty i on się o tym dowiaduje, no dla niego to było brudne. I później, no, właśnie kiedy on się dowiedział, że właśnie ten rodzaj zmiany mówi o takim przeżyciu emocjonalnym, zobaczył, tak, no to się u mnie zgadza. Więc zagłębił się w tę pracę doktora Hammera i powiedział, że kurczę, dobrze, to w takim razie ja wypróbuję to na sobie, skoro to jest medycyna przewidywalna. I jeżeli znamy moment, kiedy weszliśmy w konflikt i moment, kiedy rozwiązaliśmy, to my możemy co do dnia wyliczyć, kiedy wyjdziemy z tego konfliktu całkowicie zdrowi. To mi się podoba, wiesz, medycyna przewidywalna, właśnie to jest piękne, że jeśli zagłębisz się w to wszystko, to tak naprawdę nie ma tajemnic przed tobą. Tak, tak jest. No i on tak zrobił i faktycznie zawierzył swojemu ciału. Nie było to łatwe, bo 8 miesięcy, tak jak mówił, spędził na toalecie, więc były to trudne rzeczy. Ale on, to zobacz, jaka niezłomność, jaka odwaga w środku, jaka wiedza też, jakie zaufanie do wiedzy. Tak? I do samego siebie też, bo i do samego zaryzykował najwięcej, co może zaryzykować, swoje życie. Tak jest. I wyzdrowiał całkowicie, bez chemii, bez leków, bez naświetlań. I jak już był całkowicie zdrowy, to mówi tak, no dobrze, no to jest niesamowite, no to wszyscy ludzie powinni się tego dowiedzieć, no to kto tego uczy? To gdzie ja coś przeczytam na ten temat? No i okazało się, że nikt tego nie uczył, że tego nie ma i że on był pierwszy na Węgrzech. I zaczął to zgłębiać, coraz więcej. Potem wyjechał do doktora Hammera, właśnie uczył się u niego, potem wrócił swoje doświadczenia z innymi lekarzami, bo Roberto współpracuje z lekarzami. Lekarzami światłymi, lekarzami, którzy są otwarci na wiedzę. Zobacz, widzisz, Zivi, bo to jest tak, że zobacz, jak my często update'ujemy swoje telefony czy laptopy, tak? Co chwilę mamy jakieś uaktualnienia, tak? A samych siebie jakoś nie uaktualniamy. Co tam się nauczyliśmy na biologii w tej szkole, to już tak zostało. To no samo zdanie tak, mam o oczyszczaniu takim wewnętrznym. Czyścimy zęby codziennie, kilka razy dziennie. A co z wnętrzem? Tak. Więc właśnie wracając, tylko kończąc historię Roberto, i on stworzył właśnie ten system biologiki, czyli logika biologii, biologika.
i napisał Atlas Organów. Ten Atlas Organów jest przetłumaczony na kilka języków, jest to niezwykłe kompendium wiedzy. Często z tego korzystam, uczę się z tego. Cały czas się zresztą uczę, bo to jest wielka, wielka przyjemność. Zatrzymaj się na chwilę. Ten Atlas Organów to jest wydany po polsku? Tak, jest wydany, jest po, wydany polsku, po polsku, można go kupić. Jest wydany, wydawnictwo Wena to zrobiło, tam zresztą Instytut Wiedzy Walologicznej, który prowadził szkolenia właśnie z zakresu totalnej biologii z Gilbertem Renault, potem z jego następczynią, no i właśnie przez jakiś czas przyjeżdżał też Roberto do Polski, Gérard Attias, no od nich wszystkich po trochu się uczyłam i dzięki temu ta wiedza moja jest dzisiaj taka pełna. No. Pytam, wiesz, dlatego, że widzowie na pewno będą pytali o to, czy można kupić taki atlas, bo... No... Można, aczkolwiek powiem Wam, że jeżeli nie wiecie nic na ten temat, czy jakby nie korzystaliście na przykład choćby z takich podstawowych warsztatów, to ten atlas może być dla Was trudny, zwłaszcza jeśli na przykład nie macie wykształcenia medycznego żadnego, czy też nie zetknęliście się z medycyną w żadnym stopniu. Natomiast lepsza będzie książka Leksykon chorób i zachowań doktora Gilberta Renault. I ona jest Mam bardzo taki pomysł, przepraszam, to może podamy pod filmem, wiesz, w opisie filmu, z jakich książek należy korzystać, albo z inaczej, z jakich mediów, nie tylko książek, trzeba korzystać. Wiesz, powiem Ci, że po polsku nie ma tego zbyt wiele jeszcze. Te książki powstają, doktor Marzanna Radziszewska, z którą się też zresztą, jeżeli będziesz oglądała, Marzanko, to Cię pozdrawiam, z którą się też uczyłam. Marzanna napisała niesamowitą też książkę Poszukująca nieświadomość, gdzie opisała właśnie te prawa biologiczne. Jakby wszystkie książki, które po trochu wnoszą, poszerzają naszą świadomość naszego istnienia, nie w kontekście tego, że ciało i umysł to jest coś osobnego, ale jesteśmy całością, jesteśmy pełnią. Całością, tak. I z tego co pamiętam, jeszcze jest taka bardzo też dobra pozycja Patryka Obisera, Francuza, Zrozum swoje choroby. Bardzo prosto napisana, bardzo jasno. Wszystkie książki doktora, no on dzisiaj już nie jest lekarz, w sensie, że jest lekarzem, ale nie pracuje już jako lekarz od dawna, Gérarda Attiasa, czyli programy rodzinne naszych chorób. Ale to jest taka pozycja troszkę dla zaawansowanych, bo tam jest bardzo dużo symboliki, trzeba to umieć odnieść do czegoś, ale ciekawa, bo tam jest bardzo też dużo takich fabularnych historii, więc polecam. A chciałbym Cię zapytać o taką rzecz, tak się zastanawiam, wiesz, jaka jest skuteczność, czy można to nazwać leczeniem, biologię totalną, czy też sposobem życia? Jak to nazwać? Jak to określić? Myślę, że bardziej sposobem życia. Bardziej sposobem życia, chociaż ten proces, który przechodzimy, no jest procesem takim procesem terapeutycznym, procesem ozdrowieńczym, procesem związanym z poszerzaniem świadomości, więc jest zdrowieniem, jest uzdrawianiem. Natomiast nie wiem, czy można nazwać to leczeniem. Leczenie kojarzy mi się z tym, że musisz wziąć kroplówkę, albo że jest musisz... Jest diagnoza i potem musisz coś diagnoza, aplikować. Trzeba brać leki, tak. Natomiast tutaj jest coś bardziej głębszego, szerszego. Dlatego właśnie... Bo wiesz, co mnie interesuje? Jaki był efekt końcowy, czyli jaka była terapia zastosowana dla tego informatyka, tego człowieka, który miał ten problem z jelitami, co się wydarzyło potem? Dlaczego wyzdrowiał? Mówisz o Roberto Barnheim, tak? Tak, mówisz tak. O nim, tak? Tak, zapomniałem nazwiska. Po pierwsze, on kiedy już jakby poczuł te zmiany, te objawy, które się u niego pojawiły, to on był już w zdrowieniu, bo on już był wtedy w wagotonii. Ale my właśnie w wagotonii się źle czujemy, to właśnie wtedy. On zrozumiał, że wcześniej był w aktywnym konflikcie, wiedział, że był w tym aktywnym konflikcie 8 miesięcy, czyli równe 8 miesięcy, bo te odcinki są równe, czyli jesteś tyle samo w aktywności konfliktowej, ile w fazie po rozwiązaniu konfliktu, przeważnie. Są tam drobne zmiany dotyczące tkanki łącznej, zmodyfikowanej tkanki łącznej, ale to nie będę o tym mówić. Generalnie te fazy są przeważnie równe. Teraz ale ten tyle, punkt jesteś... zero, ten punkt zero, to tak. Był ten punkt, kiedy on zrozumiał, tak? Czy... Tak, on w tym momencie, kiedy on, to nie było tak, że on zrozumiał wtedy i przeszedł do wagotonii. On się pogodził z tą sprawą. Okay. On się pogodził, to jest coś on mocniejszego to zaakceptował niż zrozumienie, tak. Tak.
I w tym momencie te objawy się pojawiły u niego. Znaczy pojawiły się te objawy, on zrozumiał jakby z czego to się wzięło, jakby co przeżywał wcześniej. Wiedział, że no teraz ten guz, który rósł, on się będzie musiał rozłożyć. Taki guz rozkłada się przy pomocy mykobakterii, no, grzybów, tak, no bo to jest tkanka endodermalna. Więc wiedział też, że może nie czuć się dobrze, a nawet może się czuć źle. I że pojawi się coś takiego w drugiej, właśnie w tej drugiej fazie, w tej fazie zdrowienia, coś, co pojawia się zawsze w środku, jakby dokładnie w połowie. To jest tak zwany kryzys eptoidalny, epileptokryzys, czyli chwilowe pogorszenie objawu. Taki chwilowy, w biologii to też nazywamy punktem bez powrotu. Czasem jest tak, że kiedy my nadbudujemy sobie zbyt dużą masę konfliktową. Ja nie wiem, wiesz, Zygi, czy ty rozumiesz, o czym mówię, tak, czy ty nie wytłumaczysz tego jakoś bardziej prosto. Czyli na przykład zobacz, tkwisz bardzo długo w jakimś konflikcie i przez ten czas jakby licznik bije, wiesz, no tworzy się ta masa konfliktu, czyli na przykład rośnie. A ty w tym tkwisz i to się przedłuża. A ty w tym jesteś. I ta masa konfliktowa rośnie. Tak, tak jest. I teraz to ona jest na tyle zbudowana, już jest duża, bo trwa. W końcu to rozwiązujesz w jakiś tam sposób. Przechodzisz do wagotonii, w tym momencie zaczynasz się gorzej czuć, diagnozują ci, że masz guza, ten guz jest w rozpadzie, on się rozkłada, tak? Czyli jakby, no powiedzmy, no, że to jest wyniku, taki w wyniku przypadek. Rozpadu powstają zatrucia różnych organów i zatrucia, tak dalej. Dlatego czujesz się gorzej. Masz stan zapalny, czujesz się niekomfortowo, źle. Jest temperatura prawdopodobnie, wymioty, tak. Dalej, tak. No i tutaj diagnozują ci, że jesteś chory i że masz guza. No więc teraz zobacz, jaki mamy ogromny egregor raka, tak, na naszej planecie. Oj tak. Więc wszystko, co jest, co jest rakiem, no oczywiście walka z chorobą, wszystko się do tego jednego zbioru, w tym jednym zbiorze zamyka. Teraz jak nie masz tej wiedzy, no to myślisz, umrę, tak? Czyli boisz się śmierci. Więc generujesz nowy konflikt w sobie, czyli bo jesteś znowu w stresie. Dokładasz sobie, gdzie ten konflikt się pojawi? Do tej masy. Tak, gdzie on się tak. Znaczy do tej masy jak do tej, tworzysz nowy konflikt. Mhm. Gdzie on się może wtedy zapisać? W płuca, no bo płuca to oddech. Czyli jak gdyby kolejny tak zwany przerzut to I jest mamy przerzut, jakby za... rozumiem. I mamy przerzut do płuc, a człowiek przeżywa konflikt, umrę. Czyli jeżeli ty nie będziesz miał oddechu, nie będziesz mógł wziąć oddechu, jeżeli nie będziesz mógł nabrać tlenu, powietrza, no to wtedy umrzesz, no bo powietrze to tlen no tak? to życie. Więc w tym momencie mózg daje ci więcej tkanki na płucach, żebyś ty mógł więcej jakby złapać tego powietrza, tego tlenu. I potem przeważnie jest trzeci punkt. Jak człowiek myśli o sobie, jestem już tak beznadziejny, rodzina ma ze mną problem, kłopot i do niczego się nie nadaje, no to gdzie zapisuje się taki konflikt? W kościach. W kościach, dlatego że kości mówią o poczuciu własnej wartości. Zobacz, jaka to jest triada. Najpierw jest jakaś tam diagnoza, potem jest przeważnie płuca, a potem są kości. I to jest bardzo charakterystyczne. Rozmawiałam o tym z jednym onkologiem, który... No, jest bardzo otwartym lekarzem, ale nie może mówić tego na głos, bo mówi, że ma kredyt i musi go spłacać, musi pracować w mainstreamie. Tak. Ja to rozumiem, okej, ale przyznaje mi rację, że tak jest. Znaczy on nie musi mi przyznawać tej racji, to nie o moją rację tutaj chodzi, tylko po prostu no, rozmawialiśmy i tak to jest. Więc To jest w tym nadzieja, bo jakby na każdym etapie tego procesu można odwrócić ten stan na każdym etapie, prawda? Można odwrócić, ale trzeba uważać, żeby nie przekroczyć pewnej granicy alarmowej. Bo wiesz co, bo to jest tak, że jeżeli ty zgromadzisz tak dużą masę konfliktu, to później jakby ludzie nie umierają w fazie sympatykotonii, w fazie aktywnej, ludzie umierają w zdrowieniu. Tak, bo w wyniku tego konfliktu tworzy się nowy konflikt, to narasta, tworzy się też nowy konflikt i jakby tak dalej. Tworzy się następne, tak, i to po prostu jest takie zapętlenie, że bardzo to później trudno rozwikłać, ale też cały czas tworzy się ta masa konfliktowa, która narasta, później jak ona jest rozkładana, to pojawia się ten epileptokryzys, w biologii nazywa się to właśnie takim punktem bez odwrotu. Czyli Gilbert, ja lubię ten przykład dawać, mówi, wyobraźcie sobie, że wypływacie na środek jeziora, czyli jakby to jest taki symbol tworzenia tej masy konfliktowej. Jak jesteś na środku jeziora, rozumiesz nareszcie, wow, to o to chodziło, ale możesz nie mieć już siły wrócić do brzegu. O.
Dlatego trzeba uważać na tworzenie się masy konfliktu. Trzeba uważać na to, co my przeżywamy. I Roberto na przykład daje taką praktyczną radę, ja to też zawsze po jego warsztatach daję wszystkim innym, że usiądź sobie, taka praktyczna rada dla wszystkich, usiądź sobie spokojnie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i spisz wszystkie swoje konflikty. Czyli wszystkie rzeczy, te konflikty to są te drzazgi, które mamy w sobie, to są te emocjonalne sytuacje, te rzeczy, które nas bolą, które nas dręczą, z którymi sobie nie radzimy. Zapisz to wszystko, od najmniejszego, czy też od największego do najmniejszego, nie pomin niczego. A później przyłóż sobie do tego 5 cech konfliktu biologicznego, bo to jest coś, o czym ja nie powiedziałam z Zili wcześniej, no tak. Ale wspomniałam o tym, że muszą być spełnione pewne warunki, żeby nasz konflikt z psychicznego stał się konfliktem biologicznym, czyli żeby pojawił się na ciele, czyli nie każdy konflikt psychiczny, czyli nie każdy nasz dylemat wewnętrzny stanie się konfliktem biologicznym, czyli naszą tak zwaną chorobą. Muszą być spełnione pewne warunki. Jakie są te cechy? No więc chciałam je wymienić teraz. Więc po pierwsze, musi to być dla nas coś dramatycznego. Musi być to dramatyczne. Mhm. Ale pamiętajmy, że to, co dla nas dramatyczne, dla kogoś niezauważalne. Nie chodzi tutaj o takie dramaty, że nie wiem, właśnie wybucha wojna albo że przychodzi wielka woda i zabiera cały nasz majątek. To mogą być bardzo małe rzeczy, ale dla nas dramatyczne. Więc jest to dramatyczne. Jest to coś nagłego, coś do czego mózg nie był w stanie się przygotować, czego nigdy wcześniej nie przeżył, kiedy to było takie aż wstrząsające. Trzeci punkt to taki, że przeżywamy to w samotności, w izolacji, kiedy nie mamy się komu zwierzyć, nie mamy powiernika, czyli trzymamy to w środku, w sobie, dusimy to w sobie, tak? To tak jak się mówi, wyrzuć w końcu to, co masz na wątrobie, albo jakbym zrzucił worek kamieni z ramion, tak? Kiedy się komuś zwierzymy, czy opowiemy komuś, kto nas rozumie, kto jest nam bliski. Więc to był ten trzeci punkt. Czwarty punkt to taki, że jest to sytuacja dla nas nie do zaakceptowania, nie akceptujemy tego, nie wyobrażamy sobie życia z tym dalej. I piąty punkt to taki, kiedy nie znajdujemy na to w tym momencie rozwiązania. Mhm. Więc jeżeli mamy te 5 cech konfliktu i przyłożymy sobie do każdej sytuacji stresowej, którą my przeżywamy, czyli patrzymy, czy to jest dla mnie dramatyczne, że mnie zwolnili z pracy? No jest dramatyczne, no bo jak zapłacę kredyt, tak? Czy to jest dla mnie nagłe? No właściwie nie, bo się już trochę tego spodziewałem, już nawet zacząłem gdzieś tam szukać. Okay. Czyli z tego raczej nie będzie konfliktu biologicznego. Rozumiem. Czyli dobrze by było tak praktycznie, jeśli zrobiłem sobie tą listę, raz na tydzień załóżmy, że siadam do tej listy, robię ją i teraz sprawdzam według tych 5 punktów, co tam jest na tej liście, tak? Tak. Mhm. I jeśli się pojawia taki, który spełnia te wszystkie warunki, no to tutaj czerwone światełko. Tak jest i trzeba to rozwiązać jak najszybciej, w taki sposób, jaki możemy, a na pewno najłatwiej jest powiedzieć komuś o tym, zwierzyć się, uwolnić to z siebie. A jeśli nie mamy komu tego powiedzieć, no to chociaż to napiszmy, jakby przelejmy to z ciała na kartkę. Znam kogoś, kto mówi głośno o swoich problemach sam do siebie. Głośno. Bardzo dobrze, to każdy sposób jest dobry, żeby albo go nagrywa. Po pierwsze to już zostało. Tak, to już zostało zauważone, tak? Przez tego bohatera. Muszę zapytać, czy on zna biologię totalną. No dobrze, pewnie. Zapytaj. Więc, a nawet jak nie wiesz, bo to jest bardzo intuicyjne, bo to jest takie, nawet nie trzeba znać biologii do tego, ale myślę, że fajnie jest znać te 5 cech konfliktu, wypisać sobie raz tam na powiedzmy 2 tygodnie, raz, chociaż raz w miesiącu i załatwiać sprawy na bieżąco. Tak jak gdyby wiesz, oczyszczać się na bieżąco. To takie właściwie logiczne, prawda? Wydawałoby się. Tak, i logiczne, i jednocześnie wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. No bo wiesz, kawałek papieru, ty jesteś ty, nie możesz się kłamać, bo nie da siebie okłamywać w ten sposób. No i siadasz i szczerze ze sobą robisz spowiedź, a potem to oceniasz. Jest zagrożenie, czy nie ma? Jeśli już to zagrożenie znajdę, powiedzmy, że jeden z tych punktów, no jest ta czerwona lampka, co powinienem zrobić? Zależy, jaki to jest punkt. Możemy rozwiązywać nasze konflikty na 2 sposoby. Jeden to jest rozwiązanie praktyczne, czyli jakby, wiesz, patrzysz, co się dzieje. Czyli, no, jak już jesteśmy przy tej pracy, no to niech będzie ta praca. Czyli gdyby mój szef mnie dręczy, albo czuję się poniżana w pracy, albo czuję się mobbingowana, no to co ja mogę z tym zrobić? Zadać sobie konkretne pytanie. No, albo mogę się zwolnić, poszukać innej pracy,
albo mogę to zaakceptować, ale zaakceptować w taki sposób, żeby wejść jakby na inny poziom mentalny, jakby spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. Wówczas to jest jak gdyby taki konkretny, realny sposób rozwiązania, albo taki mentalny, kiedy my jakby, no, zadajemy sobie pytanie, ale właściwie dlaczego my jesteśmy traktowani jak ofiara, tak? Dlaczego my jesteśmy tą ofiarą, jakby w kontekście, czyli w kontekście tego pracownika, czy pracodawcy. Co takiego jest we mnie, że ja się czuję jak ofiara. To jest we mnie, tak. Mhm. I jakby i ta praca wewnętrzna, no bo my się nad tym nie zastanawiamy, tylko nie wiem, wstajemy rano, dzwoni budzik, no idziemy tak, do pracy, tak. Znowu ten szef i tak dalej. Ten moment zastanowienia, ale zaraz, co jest we mnie takiego, o co tutaj chodzi? Jakby i ta eliminacja wewnętrznych, czy nie wiem, czy eliminacja, po prostu uczciwość, uczciwe przyjrzenie się, wypisanie tego, zrozumienie, no to jest zdrowienie, no bo to jest uzdrawianie przez świadomość, tak? Ja bym powiedział, że to jest pewnego rodzaju higiena, taka codzienna higiena, prawda? Jest, oczywiście, że bo to jest jakby niedopuszczanie do siebie tych konfliktów, nie? No nie. Kiedyś Gilbert mi powiedział, a wiesz, bo tylko mili ludzie mają kłopoty, tak? Czyli ci, którzy tak wszystko analizują, wiesz, którzy by wszystko chcieli dla innych dobrze, albo, no i samych siebie też nie zauważają. Powiem ci, że to jest tak, trudne, ja. To jest trudne, ale da się to wypracować, żeby mimo wszystko być asertywnym i wobec innych, i wobec siebie. Tak jest. Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że stawką jest twoje zdrowie, jest twoje życie. Więc jeżeli pada tutaj słowo stawka, no to jest to już jakaś sprawa, która wiąże się z naszą przyszłością, z naszym być albo nie być. Jeżeli jeszcze znamy biologiczne zależności, rozumiemy już, że na przykład, aha, mam powiększone węzły chłonne, więc nie boję się wtedy, nie drżę ze strachu, bo wiem, że kiedy jest powiększony węzeł chłonny, to na pewno jest to faza zdrowienia. Węzeł chłonny zbudowany jest z tkanki typu nowa mezoderma, która reaguje na konflikty ograniczenia, konflikty pewnej pułapki, obniżenia wartości, czy głównie obniżenia wartości w kontekście jakiegoś działania, czyli nie mogę czegoś zrobić. I w momencie, kiedy rozwiązujemy tą sprawę, węzeł chłonny jest obrzęknięty, bo tkanka się tam namnaża, wtedy jest tam sporo wody, jakby limfy, i dlatego on jest duży. I myślimy sobie, aha, moje ciało się naprawia, czyli co ja przeżyłam wcześniej? A, to było dlatego, że nie wiem, przewróciłam się na rowerze, miałam taką właśnie historię z mężczyzną, co prawda on do mnie nie przyszedł, nie był moim klientem, pacjentem, ale jego siostra mnie pytała o to, bo on dostał diagnozę chłoniaka Hodgkina. I chłoniak Hodgkina jest to faza zdrowienia już, więc powiedziałam to jej, żeby brat był przerażony. Pytam, ale co jemu się wydarzyło wcześniej, że on był taki ograniczony, że on czegoś nie mógł zrobić? Ona mówi, a skąd ty wiesz? Ja mówię, bo pytam cię, bo wiem, że takie są zależności. A ona mówi, wiesz, on jest trenerem personalnym, jest trenerem osobistym i miał wypadek na rowerze. I to był, to był taki wypadek, że unieruchomił go na długi czas. No i te wszystkie lukratywne kontrakty, które miał tam z bardzo dobre pieniądze, to mu uciekło, bo on był wkurzony na siebie, że nie uważał, że mógł jakoś bardziej być ostrożny, a teraz jest unieruchomiony, ani nie może pójść do pracy, ani nie zarabia i w dodatku jest jaka niedołęga. Nie może się z tym pogodzić. Tak, więc jakby on się z tym pogodził, bo ta faza to była już faza zdrowienia, ale jak dostał tą diagnozę, to się z kolei przeraził. No a kiedy my znamy biologię, to wiemy już, że aha, to dlatego się wydarzyło, bo wcześniej było to i to. No to dobrze, to niech się to teraz naprawia. Jak gdyby nie dać się ponieść, nie tworzyć sobie w środku nowego konfliktu. Więc ta wiedza, powiem ci, jest niezwykła, bo ratuje życie i trzyma nas w pionie. Wiesz co, mam takie poczucie, że dużo więcej dzisiaj wiem dzięki temu spotkaniu. Super, ale jednocześnie, wiesz co, ale jednocześnie... za mało. Tak, będą pytania, no bo zastanawiam się, czy ja jestem w stanie... Dajmy na to taki jakiś przykład, prawda? Mam problemy ze skórą, jakaś tam łuszczyca, czy coś takiego i próbuję znaleźć ten moment, w którym błuszczyca, nie wiem, czy jest dobrym przykładem, bo to jest choroba chroniczna, długotrwała. Właśnie widzisz, i to jest znowu tu jest taki, bo to jest choroba, przepraszam, że tak słowo wchodzę, ale te choroby chroniczne, z czego one się biorą, tak? Czyli one biorą się z nawracającej aktywności konfliktowej, czyli jakby... Jest jakiś konflikt i on wraca.
I on wraca, i on wraca, i tak się zapętla i zapętla. Widzisz, dobrym przykładem może byłby tutaj RZS, tak? Czyli reumatoidalne zapalenie stawu. Jeżeli chcesz, to powiem jeszcze kilka słów na ten temat. Tak, proszę bo to cię, proszę. Też dotyczy wielu ludzi. Bo ja chciałbym dojść do praktyki, wiesz? Jako amator mogę, pozyskując tą wiedzę, mogę ustanowić u siebie taki stały stan zdrowia? Oczywiście, że tak, no bo poznajesz tę wiedzę. Przecież to nie jest tak, że ty musisz odbyć 6 lat studiów medycznych. Nie musisz. Oczywiście, że trzeba poświęcić trochę temu czasu. Ja to wciąż zagłębiam z wielką radością, ale to wystarczy, że no nie wiem, poświęcisz temu, no nie wiem, choćby kilka miesięcy. Takiej, to powiedz żeby, o tym przykładzie RZS. No, kiedy ktoś dostaje diagnozę reumatoidalnego zapalenia stawów, to jest to już faza zdrowienia wcześniejszego przeżytego konfliktu związanego z obniżeniem własnej wartości. Dlatego, że kości, mięśnie, ścięgna, stawy to jest tkanka łączna i zmodyfikowana tkanka łączna. Ona reaguje na konflikty niskiej samooceny, czyli na przykład RZS, czyli powiedzmy, że zmiany są w dłoniach, czyli myślenie, Boże, nie mogę zrobić tego, co kiedyś, nie jestem już taka sprawna, a tak pięknie haftowałam, tak? Albo pięknie tak robiłam, nie wiem, ludziom, mam taką znajomą dentystkę, ona piękne prace dentystyczne robiła i w pewnym momencie już coś jej nie wyszło i ona miała stres, że ona, ale jak to co ona będzie robić, jak ona tutaj już czegoś nie potrafi, no ja już jestem za stara, już te moje ręce nie są takie, jak były kiedyś. Przy okazji powiem, że nie ma żadnych chorób ze starości. Są choroby... Piękne. Tak, ze zniekształcenia, z takiego uszkodzenia neuroprzekaźnika w głowie, bo mamy przecież pełno neuroprzekaźników w głowie połączonych z różnymi organami. Jeżeli my wielokrotnie wchodzimy w ten konflikt, czyli jesteśmy, tak jak mówiłam na początku, faza aktywna, faza zdrowienia, aktywna zdrowienia, to te neuroprzekaźniki w głowie, one ulegają uszkodzeniu i wówczas już ten organ nie będzie tak dobrze działał. Ale jeśli my dbamy o nasz mózg, to czy mamy 100 czy 150 lat, to my ciągle możemy i dobrze wyglądać, i dobrze działać. Czyli, ale to trzeba rozumieć, że a, już masz 80 lat, no to wiadomo, że nie słyszysz. To tak nie działa. Tak, ale tak, wracając też, do tego... Też uważam, że stan świadomości świadczy o tym, czy jesteś stary, nawet fizycznie, czy jesteś już stary, czy jeszcze nie. Oczywiście, że tak. I to w ogóle ja się cieszę z Igi, bo my będziemy teraz wszyscy młodnieć, to wiadomo, tak? Już tak jest. Jesteśmy na tej dobrej, matrycy naprawdę, krystalicznej. Naprawdę nie czuję się staro, mimo że mam te swoje lata, to kiedy rano wstaję, to czuję się tak, jakbym miał te 20 parę. No ja i taki też. Mam stan umysłu, taki mam stan umysłu. Tak, to jest stan umysłu, jest wszystkim, uważam, to jest mega ważne. Ale wiesz co, dokończę tylko jeszcze ten RZS i jakby, wiesz, kiedy jesteśmy w tej aktywności konfliktowej, czyli nie mogę czegoś zrobić, nie jestem już taka sprawna, to wówczas dochodzi do ubytku kości, czyli do tej osteolizy, osteoporozy, także szotowienia, kość się kurczy, zmniejsza. To jest aktywna faza. Ale kiedy my to rozwiążemy, czyli tak jak na przykład w przypadku tej mojej dentystki, że zrobiła komuś cudowną pracę dentystyczną i ja mówię, ten człowiek był zachwycony, więc ona rozwiązała ten konflikt, weszła w wagotonie i zaczęły ją boleć ręce, czyli bolą ją palce, bolą ją tutaj stawy wszystkie, więc ona znowu się zestresowała, jak to wszystko mnie boli, to jak ja teraz będę to robić, przecież ja nie mogę tym nawet ruszać. Gdyby ona, znaczy ona wie już teraz, bo ja jej to powiedziałam, no a nie wiem na ile ona to, ale ja już by zaakceptowała, już załapała to, że jak gdyby faza zdrowienia wiąże się z bólem, tak, wiąże się z obrzękiem, wiąże się ze stanem zapalnym, no bo tkanki się naprawiają w procesie zapalnym, więc muszą podnieść tą temperaturę. To tak jak mówimy się tam, nie wiem, Krzysiu, przynieś mi termofor, bo mi zimno, bo muszę się wygrzać. No to te nasze tkanki też podnoszą tą temperaturę, żeby się wygrzać, żeby naprawić się. I później, kiedy człowiek znowu jest w tym bólu, jakby nie rozumie tego procesu, to się zapętla, znowu wchodzi w fazę aktywności konfliktowej, więc znowu to ubywa. Potem znowu trochę przybywa, czyli te tkanki znowu narasta. Zawsze w tej drugiej fazie dostajemy odrobinę tkanki więcej, tak żeby wzmocnić ten organ, żeby wzmocnić tę kość. Nie wiem, czy słyszałaś o takim powiedzeniu, że jak kość się złamie, to ona się już w tym miejscu drugi raz nie złamie. To ona jest już tak mocna. Może się złamać obok, ale w tym miejscu tak, nie. Tak, tak, słyszałem o tym. Tak. A dlaczego? A niech się nie zastanawia dlaczego. Wow. No właśnie dlatego, że
jakby natura nam daje dodatkowy materiał, czyli to było złamane, to ja ci to jeszcze poprawię teraz, to teraz ci się w tym miejscu już nie złamie. Czyli dostajemy więcej tej tkanki. No ale jak my tak wchodzimy w tą aktywność konfliktową i fazę po rozwiązaniu wiele razy, no to te kości, znaczy te kości robią się pogrubiałe i zaczynam być tam coraz trudniej ruszać dłońmi, tak? I stąd właśnie mówi się, że to jest choroba chroniczna, że od tego nie ma ucieczki. A wystarczy to zrozumieć, jakby przejść ten proces do końca, jakby nie wchodzić dalej w poczucie niskiej wartości, w poczucie niskiej samooceny, jakby taka akceptacja. No tak, no może dzisiaj nie umiem tak pięknie robić czegoś tam na drutach, jak robiłam, jak miałam 20 lat, albo jakiś taki tam inny przykład, nie wiem, wszystko jedno, jakby pewnego rodzaju akceptacja tego, że dziś może nie być tak, jak było kiedyś i że to też jest w porządku. Jakby nie konkurować z samym sobą, nie konkurować z innymi, no bo właśnie dostajemy taki feedback od naszej biologii, że ona cały czas nam chce pomóc, a my ciągle traktujemy to jako dopust Boży, jako chorobę chroniczną. A wystarczy zrozumieć ten proces. Sonia, to wydaje się jednocześnie skomplikowane, a jednocześnie jest bardzo proste. Tak jest, tak jest. A ludzie nie lubią prostych rozwiązań, tak w większości, bo tak, oni muszą... Tak. Jak coś cię dużo nie kosztuje, nie musisz, wiesz, przez opis choroby musi być na 5 kartek, prawda, i wtedy jest tak poważnie jest. I czujemy się dopieszczeni przez tego lekarza, bo och, tacy leki chorzy leki sprowadzane gdzieś tam skądś. Prawda, a tu jakieś specjalne zioła za 1000 zł. Ja nie mówię, że to nie pomaga, że to nie jest ale wspierające, pogłębiamy ten stan. Pogłębiamy ten stan tego złego myślenia o sobie. Tej traumy. Tak. I przechodzimy z jednej traumy w drugą. Właśnie. Więc jakby to pójście do tego źródła, to takie uświadomienie sobie, ale takie właśnie uczciwe, bo czasem ludzie nie są uczciwi, bo mówisz, że tak jak sam usiądziesz z kartką i napiszesz, no to człowiek jest uczciwy, ale nie wszyscy są uczciwi. Jakby nie wszyscy są gotowi też na uczciwość. Ja się na tym złapałem, kiedy to mówiłem, wiesz? Także nie wszyscy są uczciwi, tak, wobec siebie. Wobec siebie, tak, bo trudno nam jest się przyznać do czegoś, a nawet my czasem nawet nie wiemy, potrzebujemy tej drugiej istoty, żeby nam podpowiedziała albo żeby nam zadała to właściwe pytanie. Nawet jak sami jesteśmy terapeutami, to też potrzebujemy terapeuty od czasu do czasu, bo jesteśmy ludźmi. Piękna metoda, naprawdę, bo to jest jednocześnie i metoda, i sposób życia. Ja czuję, że chyba mam taki niedosyt, wiesz, że no bo jest ponad godzina za nami, a mam niedosyt, bo chciałbym cię jeszcze popytać, więc czuję, że spotkamy może się jeszcze chyba nie. Za jakiś ja myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz. Ja też cię chcę zaprosić do innej audycji, ale to o tym już po nagraniu zapytam cię o to. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze od siebie, żeby zakończyć tą audycję z takim poczuciem pełni, że powiedziałaś to, co chciałaś? Myślę, że sporo powiedzieliśmy jak na pierwszy raz i no, wszyscy ci, którzy będą oglądać, no bo wiadomo, że są twoimi lustrami, moimi lustrami, więc przyjdą ci, którzy mają obejrzeć, a ci, którzy nie mają, to nawet nie przyjdą, nie odpalą tego filmiku. Wiesz, dla mnie najważniejsze jest, i jakby to do wszystkich to mówię, to żebyśmy nie mieli w sobie strachu. To, żebyśmy, o tym strachu się ostatnio tak dużo mówi, tak? O tym strachu, braku strachu, ale to też się z tym wiąże, bo kiedy nie mamy tego strachu, kiedy mamy, jeszcze w dodatku mamy wiedzę, to nic nam nie zagraża. Tak. Naprawdę. I to jest klucz, tak czuję, wiesz, strach można zastąpić miłością, również do siebie. Jasne. Prawda? Tak jest właśnie. Ukochaj siebie, kochaj siebie takiego, jakim jesteś. Prawda. Tak właśnie jest. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chcę ci życzyć fajnego nastroju świątecznego, spokojnych świąt, zdrowych. I spotkajmy się po nowym roku. Zapraszam do siebie. Z wielką przyjemnością. Wszystkiego dobrego dla ciebie i twoich bliskich i wszystkiego pięknego dla państwa. Dla was. Tobie również. Tymczasem. Dzięki. Dziękuję.